krajach rozwiniętych demokracji, konstytucja czy inne akty prawne gwarantują nam dostęp do informacji publicznej. Dzisiaj właśnie o niej będzie mowa. Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony mówi Agata Kępa, a moim gościem jest Wojciech Jaskółka. Dzień dobry Państwu. Już powiedziałam, że ten dostęp do informacji publicznej w demokracjach jest zwykle gwarantowany. Jak wygląda to w przypadku Polski? Jak ukształtowana jest zasada jawności w ustawodawstwie? Ja może na wstępie powiem, że nie jestem prawnikiem, więc nie będę tutaj o jakichś tam ścisłych definicji prawnych mówił. Mm-hmm. Mam bardziej ogólną i praktyczną wiedzę, jeżeli chodzi o wykorzystanie wniosków mm-hmm. o informację publiczną, bo na tym się dzisiaj skupimy. Zasada jawności, na pewno jest to zasada, która jest wpisana w konstytucję i ona ma swoje odzwierciedlenie w ustawach. Nas najbardziej tutaj interesuje ustawa o dostępie do informacji publicznej, właśnie na mocy której można składać te wnioski o informacji publicznej do administracji czy innych tam jednostek publicznych i nawet niepublicznych, o czym też pewnie będzie mowa. Więc tak to jest ukształtowane i ta zasada jest konstytucyjna i należy się właśnie wszystkim mieszkańcom i myślę, że to jest dobre akurat rozwiązanie, że nie mamy potrzeby się wstydzić, że mamy coś jednak gorzej ukształtowane niż w innych cywilizowanych krajach. Czyli mamy ten dostęp do informacji publicznej, w jaki sposób ta jawność jest też nam gwarantowana. W jaki sposób w takim razie my w ogóle możemy o nią występować, o informację publiczną? Komu przysługuje prawo do takiej informacji, czy osobom prywatnym, czy też firmom? I kto jest zobowiązany do udostępniania informacji publicznej? To zacznijmy może, komu przysługuje ta informacja, te wpisanie wniosku o udzielenie informacji publicznej. W zasadzie wszystkim mieszkańcom, czyli nawet nie trzeba być obywatelem Polski, starać mhm. się o dostęp do takiej informacji. Tutaj jest to bardzo odformalizowana procedura i ona nie wymaga jakichś tam wnoszenia pism i tak dalej. Wystarczy sama wiadomość mailowa, nawet forma ustna, chociaż oczywiście nie mamy dokumentacji udzielenia tej odpowiedzi. Jest też oczywiście przewidziana, że to jest forma udzielenia informacji publicznej. I teraz właśnie, jeżeli chodzi o korzystanie, to wynika to z tego, że rzeczywiście ta zasada jawności nie powinna być ograniczana i nawet ktoś, kto właśnie nie jest obywatelem, może zapytać. I wynika to z tego, że po prostu państwo nie powinno mieć tajemnic, oczywiście tu będą wyjątki, co do swojego funkcjonowania. I to należy oczywiście ocenić pozytywnie, tylko że problem oczywiście też się pojawia, bo wystarczy, tak jak mówię, zwykły mail. Problem się może pojawić, gdy nam organ nie chce udzielić tej informacji, a my jesteśmy przekonani, że jednak tak, albo gdy w ogóle milczy, to musimy już wejść wtedy już w reżim kodeksu postępowania administracyjnego i wtedy złożyć odpowiedni wniosek do sądu administracyjnego o to, żeby wymusić pewne działanie urzędu czy innego podmiotu obowiązanego. No i oczywiście, jeżeli tutaj jest problem jakiś z obywatelstwem, czy w ogóle z jakimś statusem, to może być też jakby automatycznie problem z formułowaniem pisma procesowego czy występowaniem przed sądem. Oczywiście jest to wszystko do obejścia, bo można pewnie się jakoś tam posługiwać jakimś pełnomocnikiem procesowym, ale to już jest wyższy stopień tajemniczenia i pewnie też kosztów, więc dla takiego zwykłego, szarego człowieka jednak warto zachować tą formę pisemną właśnie dla celów ewentualnie i dowodowych, i jakby przynajmniej występowania na tym pierwszym etapie, bo często mamy też do czynienia z biernością urzędu i trzeba niestety ponaglać i sformułować nawet wniosek do sądu administracyjnego, dlatego jako załącznik trzeba załączyć oczywiście dowód, że w ogóle pytaliśmy, formułowaliśmy pytanie do danego urzędu czy jednostki, czy innej jednostki. Bo ważne też, żeby te pytanie było sformułowane, wysłane na skrzynkę, oficjalną skrzynkę danego urzędu, żeby to nie był jakiś dziwny mail. To ja akurat z tym myślę, że nie ma problemów, bo to wszystko jest podawane na stronach internetowych. Więc jakby znalezienie właściwego adresu nie jest żadnym kłopotem. Można też się posiłkować ePUAP-em, tam wysyłać korespondencję. Więc już jest szereg, jest to stosunkowo prosta procedura. Wymaga od nas w zasadzie
jest to też jakby ciekawa forma pod tym względem, że wymaga to w zasadzie od nas nie tyle jakiejś formalnej wiedzy, co jedynie jakby musimy się znać na problemie, na pytaniu, które sformułujemy, bo od tego zależy wiadomo odpowiedź. Musimy tak to zadać, tak precyzyjnie, żeby też tamta druga strona nie miała kłopotów z dowiedzeniem się, o co nam chodzi. Także może tak. No to jest istotne, też myślę, że formułowanie komunikatów jest istotne nie tylko w proszeniu o informację publiczną, ale w ogóle w jakimkolwiek komunikatach. A czy są w ogóle informacje, jest jakiś typ ich zastrzeżony, który nie jest tak naprawdę jawny, które nie podlegają w jakiś sposób udostępnieniu? Czy my możemy jako mieszkańcy, niekoniecznie właśnie nawet obywatele, prosić o wszystkie informacje, które w jakiś sposób są wytwarzane, są przetwarzane przez instytucje publiczne? No właśnie tu jest to zastrzeżenie, że nie wszystko będzie jeżeli chodzi o udzielenie tej informacji. Będą wiadomo informacje związane chociażby z tajemnicą wojskową, tajemnicą przedsiębiorstwa, z jakimś ochroną danych osobowych, jeżeli będziemy pytać o konkretne już dane jakiejś osoby, która uczestniczyła w jakimś tam postępowaniu, no to nie będzie nam to udzielone, taka odpowiedź. Choć mamy prawo pytać na przykład o to, kto wydawał decyzję z imienia, nazwiska i funkcji. To zawsze można zapytać. Też się zdarzało, że tak pytałem. No żeby to też jakby zwrócić uwagę, czy może dowiedzieć się, kto stał za daną decyzją, no bo nie wiem, wszyscy się chowają po prostu pod tymi urzędami, pod jakimiś ciałami kolegialnymi i warto wyłowić może tą osobę, która podpisała, która może czasem jakby sporządziła pismo, a jakby z rozkazu może kogoś mocodawcy się podpisała, no ale jakby wiemy przynajmniej, kto za daną decyzję odpowiada i też ja tak też jakby czasem wypytywałem, jeżeli chodzi o urzędy. I teraz jeżeli chodzi o takie tajemnice, no to tu jest jakby też wiadomo jakieś pole interpretacyjne, że my możemy jednak myśleć i jakby uważać, być przekonanym, że dana tajemnica nie jest na przykład tajemnicą wojskową, a z punktu widzenia urzędu jest, no i oczywiście wtedy zaistnieje spór. No niestety rozwiązaniem oczywiście jest droga sądowa, sąd będzie wtedy orzekał. Są jednak, ja akurat mi się z tajemnicą wojskową nie udało jakby... Znaczy nie formułowałem pytań dotyczących tajemnicy wojskowej, jakby miałem tyle wyczucia, chociaż kiedyś zapytałem o coś, co mogłoby być teoretycznie uznane za tajemnicę wojskową, ale to była kwestia finansowa, bo akurat pytałem o to, jaki był koszt udziału polskich sił zbrojnych w Afganistanie. No tam z tego co pamiętam około 8 miliardów złotych, całościowy wydatek na kontyngent w Afganistanie. Z tym nie były akurat liczone renty dla poszkodowanych żołnierzy. Więc jakby też taką informację dostałem, że to tak naprawdę jest większy koszt. Ale właśnie to jest przykład tego, że to nie jest tajemnica wojskowa, bo to jest tajemnica budżetowa, która nam, znaczy tajemnica, to jest to informacja budżetowa, która nie przekłada się na spadek bezpieczeństwa polskich sił zbrojnych. Jakbym pytał oczywiście o to, jakie uzbrojenie konkretnie było tam stosowane, to pewnie bym dostał odpowiedź, że nie, że mi takiej informacji nie udzielą. Też się kiedyś spotkałem z odpowiedzią, jak pytałem, o to konkretnie którąś spółkę z PGE, bo tam jest oczywiście dużo, dużo były tych spółek różnych zależnych. Pytałem konkretnie o sprowadzanie węgla z zagranicy do elektrowni węglowych. No wiadomo, że żyjemy w kraju, czy się to komuś podoba, czy nie, w kraju, w którym wydobycie węgla jest spore. No i oczywiście się zainteresowałem, na ile racjonalne jest ściąganie gdzieś tam węgla z krajów trzeciego świata. I tutaj akurat nie dostałem odpowiedzi, no bo tutaj się zasłonili się tajemnicą handlową, czyli konkretnie ile tam wprowadzali, jaki był udział tego sprowadzanego węgla. I tu się właśnie zasłonili tą tajemnicą, więc to się zdarza. No ja już nie szedłem oczywiście w dalszy spór, no bo to też jakby wymaga czasu i zaangażowania i jakby ten temat moim zdaniem nie był aż tak do pociągnięcia, żeby wszedł tutaj w jakieś postępowania sądowe. Niestety też może poza trochę pytaniem zdarza się taka sytuacja, że mam do czynienia z biernością urzędu i to mi się zdarzało. I musiałem niestety kierować najpierw ponaglenie, później kierowałem sprawę do sądu administracyjnego i najczęściej akurat w szpitalu Krynicy kiedyś pytałem o kwestii wynagrodzenia zarządu, no to tam mi nie chcieli odpowiedzieć, musiałem skierować sprawę właśnie za pośrednictwem, bo tak trzeba formułować pismo, za pośrednictwem instytucji, do której wcześniej kierowaliśmy pytanie, trzeba napisać wniosek do sądu,
Czyli ta instytucja dostaje automatycznie informację o tym, że jest pozew, no i wtedy się budzi najczęściej. Bo jak już widzi osobę, która jest zdeterminowana i chce dostać tą informację, no to wtedy już nie chce im się iść do sądu, bo mają ewidentnie sprawę przegraną, no bo bezczynność jest czymś najgorszym, co urząd może zrobić. Już częściej się spotykamy z sytuacją, gdzie oni odpowiadają, że to nie jest tajemnica, na przykład tajemnica, znaczy gdzie to nie jest informacja publiczna, albo zostanie tajemnicą jest niesłusznie, albo jakieś tutaj wyliczenia kosztowe niesłuszne przedstawiają, więc różnie bywa, ale czymś najgorszym i czymś ewidentnie przegranym z punktu widzenia urzędu jest to, jeżeli w ogóle nie ma żadnej odpowiedzi. To jest akurat dość, dla nas dość łatwa sprawa do tutaj dalszych kroków. Czy jest w takim razie jakiś wymagany regulaminowy czas, kiedy urząd, instytucja publiczna czy dany organ ma obowiązek nam udzielić takiej informacji, udzielić dostępu do informacji od momentu, kiedy my złożymy wniosek, czy właśnie wystąpimy o taką informację? Tak, tam jest w ustawie właśnie, w ustawie stwierdzone, że to ma być 14 dni od złożenia wniosku. No tylko, że jest możliwość przedłużenia tego czasu, jeżeli urząd uzna, że to jest informacja, która wymaga na tyle dużego nakładu pracy, że czy tam jakieś, nie wiem, zasięgnięcia innych źródeł, że nie jest w stanie zmieścić się w tym terminie, no to urząd może sobie przedłużyć ten czas tam do 2 miesięcy, z tego co pamiętam. To też mi się nieraz zdarzało, no też takich może śmiesznych rzeczy, no to ostatnio też pytałem o kwestię znowu węgla, bo była rok temu taka informacja, że z Ukrainy tutaj do nas płynie 100 tysięcy, płynie i pociągami ma być sprowadzone 100 tysięcy ton węgla. No i pytałem różne ministerstwa, kancelary, tak samo premiera, bo to stamtąd wyszła ta informacja o tym, gdzie ten węgiel trafi, jaka była cena, no i tak dalej. I się okazało, że największe problemy z odpowiedzią miała właśnie kancelaria, która dała sobie jeszcze dodatkowy czas, 2 miesiące na odpowiedź. No i po upływie tych 2 miesięcy, no to stwierdzili, że nie mają informacji. Wcześniej jeszcze wskazywali inne ministerstwa, które rzekomo miały mieć tę informację. Ja oczywiście odpytywałem te ministerstwa. One mówi, że nie mają, wskazywały kancelarię. Kancelaria w końcu powiedziała, że nie ma tej informacji. Więc ja zakładam, że po prostu takiego transportu nigdy nie było. I to była jakaś taka medialna ustawka. No bo tutaj jakby nie mam już też, jeżeli chodzi o taką właśnie już teoretyczną sprawę, jak zrobić, jak tutaj podejść do tematu, jeżeli nam urząd powie, że nie ma informacji. No to w zasadzie już jest sprawa no jakby nie do wygrania, no bo jeżeli urząd twierdzi, że nie ma, no to powinien teoretycznie wskazać podmiot, który ma tą informację, ale właśnie jeżeli dalej dopytujemy i ten urząd dalej nie ma tej informacji, no to w zasadzie nie możemy pozwać urzędu, że nie ma informacji, więc tutaj jest trochę jakby taka sytuacja też patowa dla nas. I tak się właśnie tam wydarzyło, więc no, w praktyce to różnie bywa właśnie w odpytywaniu urzędów i, no, i trzeba być przygotowanym na różne scenariusze. A czy występowanie o dostęp do informacji publicznej generuje jakieś koszty? W teorii wiem, że ten dostęp do informacji publicznej powinien być bezpłatny, częściowo też te informacje publiczne są tak czy siak udostępniane, ale na pewno jednym z tych kosztów, który już jest wygenerowany i może niewidoczny bezpośrednio, to jest ten czas, który trzeba na to poświęcić, bo czasami to jest, jak się okazuje, więcej niż napisanie jednego wniosku czy napisanie maila. No z naszej strony oczywiście jest to czas poświęcony na to, żeby sformułować pytanie, żeby wcześniej zbadać, bo wiadomo, że najpierw jednak warto poszukać, czy ta informacja już gdzieś jest, bo często, no żeby nie pytać po prostu o informację, którą gdzieś spokojnie można znaleźć, no bo to jest dla nas strata czasu i dla drugiej strony także. No patrząc na drugą stronę, no to dla nich tym kosztem jest również czas, który muszą tutaj zużyć na to, żeby nam odpowiedzieć. Często sobie urzędy tutaj wyliczają, jakie są te koszty, bo też się zdarzyło mi tak, że jakieś chyba starostwo w Sączu tak mi napisało, że to udzielenie wymaga tylu godzin pracy urzędnika. Tam mi zsumowali to wszystko i podliczyli, ale też tutaj nie mają racji, jeżeli chodzi o pracę urzędnika, no to jest, zawsze to generuje koszt. Nie można jakby urzędnika wliczać, jakby próbować od osoby, która chce się czegoś dowiedzieć, próbować obciążać tą osobę pytającą takimi kosztami, no właśnie pracy, bo tę pracę wykonuje właśnie
To jest jakby rodzaj pracy, który wykonuje dany urzędnik dla mieszkańców, dla ludzi. I nie można jakby tutaj przerzucać tych kosztów. No, jeżeli chodzi o ustawę, no to ona mówi, że koszty, jeżeli to zapytanie generuje koszty, no to tutaj jakby urząd ma prawo to przerzucać na stronę pytającą, tylko że tu chodzi w praktyce, jak się zagłębimy w orzecznictwo, no to jeżeli to są jakieś marginalne koszty, nie wiem, zero czy tam jakieś małe, no to najczęściej urzędy oczywiście nas nie obciążają. Jeżeli to jest forma mailowa, no to tym bardziej nie ma powodu do obciążania, a koszt też w parę wyroków sądowych było, że koszt pracy urzędnika, no to nie powinien być przerzucany na pytającą stronę. Myślę, że większość osób, jak myśli o informacji publicznej, to ma takie skojarzenie z BIP-em, czyli Biuletynem Informacji Publicznej. Jaki on ma związek w ogóle z tą zasadą jawności? Czy jest jakiś wymóg umieszczania tam konkretnych informacji przez różnego rodzaju instytucje publiczne, jednostki państwowe czy samorządowe? Tak, co pamiętam, no to uchwały muszą być publikowane z BIP-em, uchwały dotyczące funkcjonowania danego samorządu. No, praktyką jest, że wiele informacji rzeczywiście tam jest umieszczanych i można tutaj swobodnie się szukać tych informacji poprzez te zakładki. Oczywiście trzeba ten schemat zobaczyć, jak to wygląda w poszczególnych urzędach i gdzie ta informacja się znajduje. Jeżeli czegoś nie znajdziemy, zawsze oczywiście możemy i tak dopytać. Jeżeli urząd wie, że to jest na BIP-ie umieszczone, no to też ma obowiązek nam wskazać, gdzie ta informacja jest. Też się tak mi zdarzało, że czasem nie znalazłem czegoś na BIP-ie, zapytałem, a w odpowiedzi urząd mi wysłał linka. No to no, w takim razie jest to oczywiście no, dobre, że ta informacja była jednak. Ja też nie zawsze jakby... Ten BIP jest nieraz bardzo złożony i wyszukanie informacji jest czasem ciężkie, no ale właśnie jeżeli urząd nam tutaj poda tą informację, no to jest o wiele nam łatwiej. W każdym razie zawsze najpierw zanim zapytamy o coś, warto odwiedzić BIP, bo tam naprawdę wiele informacji jest. Tak samo jeżeli chodzi o budżet, o te wszystkie finanse, często też dane gminy publikują jakieś wykazy spółek miejskich, jakieś informacje dotyczące funkcjonowania tych spółek, więc no, informacji jest dużo, więc czasem jakby gorszym problemem jest jakby dla pytającego, dla chcącego wiedzieć, jest analiza tych wszystkich danych niż samo znalezienie danych. To też racja. No, taka nawigacja po Biuletynie Informacji Publicznej czasami nie jest wcale taka prosta, żebyśmy dotarli właśnie do tej interesującej nas informacji. Tak jak Pan mówi, trzeba się trochę tego nauczyć i poprzeskakiwać kilka jakby tych stron, żeby w jakiś sposób intuicyjnie już potem może zacząć odszukiwać tych informacji. Czy ma Pan w takim razie jakieś rady, w jaki sposób przeszukiwać BIP, jak z niego korzystać, tak by znaleźć interesujące nas kwestie? Znaczy ja stosuję, może to nie jest jakaś, nie wiem, czy to, no myślę, że on każdy ma swój sposób, ale no ja zawsze przeglądam no, odpowiednie kategorie, które tam się znajdują i szukam w poszczególnych zakładkach te informacje. Jakby staram się logicznie tutaj jakby iść drogą logicznego myślenia, gdzie to powinno być, więc to jest może taka metoda. Być może ktoś ma lepszą, więc tutaj nie będę się uznawał za autorytet w tej sprawie. I tak może już na koniec, podsumowując naszą rozmowę właśnie o dostępie do informacji publicznej, czy warto z niej korzystać? Czy Pan na podstawie też swojego doświadczenia może by polecić właśnie takie przeszukiwanie, czy to BIP-u, czy czasami występowanie zgodnie z taką zasadą jawności do jednostek publicznych o udzielenie jakichś konkretnych informacji? Myślę, że tak, dla każdego, kto się interesuje życiem społecznym, politycznym, życiem lokalnej wspólnoty, no to BIP jest pierwszym źródłem informacji, bo tam zakładam, że informacja nie jest fałszowana i te informacje są wiarygodne i są z pierwszego źródła. My nawet mając te podstawowe informacje, oczywiście możemy iść dalej, bo często te informacje nie są, są na tyle ogólne, że nie pozwalają nam na jakąś prawidłową ocenę. No podam przykład taki, że gdzieś tam przeglądałem rejestr umów i załóżmy jest wykaz zawieranych umów z podmiotami gospodarczymi danego ministerstwa, chyba chodziło o Ministerstwo Aktywów Państwowych, no i na przykład znalazłem pozycję, że ministerstwo zamówiło tam ekspresu do kawy za 50 tysięcy.
Tam jest wykaz niby od kogo, suma, tylko że nam to niewiele mówi, bo jakbyśmy chcieli tutaj zagłębić się w temat, czy to jest niegospodarność, czy jednak racjonalne działanie, no to musielibyśmy znać ilość tych ekspresów i cenę jednostkową tym samym. Więc jakby trzeba by było jeszcze o to popytać. My nawet mamy prawo, zgodnie z ustawą, nawet pytać o z orzecznictwem, o dokumenty źródłowe, czyli w zasadzie gdybyśmy zażądali jakiegoś stanu, jakiejś kopii faktury za daną usługę, to powinniśmy to uzyskać. No, także mamy dość szerokie prawa w tym zakresie i warto właśnie z tego korzystać, no bo tutaj jakby jestem przekonany, że no, dobro publiczne to jest też dobro nasze, no nie w tym sensie, że to jest wyłącznie nasze, ale też jakby w tym sensie, że powinniśmy się interesować, co się z nim dzieje, czy jest właściwie użytkowane. No i z kolei ta druga strona, gdzie jakaś tam pokusa nadużycia zawsze jest, jeżeli ma świadomość, że ma do czynienia z społecznością, która dopytuje, która drąży, która no, będzie wyciągać konsekwencje wobec przynajmniej polityczne, no bo no, często niestety o konsekwencjach karnych czy cywilnych no, nie ma mowy w naszym ustawodawstwie, no to przynajmniej ta odpowiedzialność polityczna, ta taka zła sława danej osoby, która dokonała nadużyć, potrafi tutaj przystopować zapędy niektórych osób. No i chociażby właśnie dlatego warto. Ja akurat no, mieszkam w Krakowie, gdzie tutaj jest mnóstwo różnych tematów i można tutaj całymi dniami siedzieć, jakby się oczywiście miało czas na to, pytać urząd o różne dziwne sprawy, które miały miejsce w ostatnich latach w Krakowie. Ja oczywiście na miarę swoich możliwości staram się różne tam tematy odpytywać. Akurat Urząd Krakowski, co by o nim nie mówić, no to mieści się w terminie, nie zdarzyło mi się nigdy, żeby nie odpowiedzieli na jakieś pytanie, w sensie takim, że w ogóle wykazali bierność, więc tu, jak już mam, jeżeli mam coś powiedzieć dobrego o Urzędzie Krakowskim, no to akurat w tym aspekcie mogę coś dobrego powiedzieć. Tak samo, jeżeli chodzi o spółki miejskie, no to też można je odpytywać, to są podmioty też gospodarujące środkami publicznymi, więc jak najbardziej można to robić. Nawet jeżeli chodzi o, już może trochę wracając do poprzednich pytań, bo jakby może to nie było sformułowane, można odpytywać podmioty prywatne, które gospodarują środkami publicznymi. No w praktyce nie zdarzyło mi się, żebym odpytywał prywatną firmę, jak wykorzystała, czy jak dokonała jakichś usług na rzecz gminy, czy jak wykorzystała jakąś dotację, ale jest to możliwe oczywiście. Zdarzało mi się odpytywać na przykład spółki, które są z udziałem Skarbu Państwa. No nie zawsze to jest, nie zawsze jakby też nie ma jakiejś takiej linii orzeczniczej niestety, że dana spółka, która nie jest, której Skarb Państwa nie jest większościowym udziałowcem, ma obowiązek oddzielenia tej informacji. To jest jakby trochę sporne. Na przykład mi się zdarzyło kiedyś, że odpytywałem Orlen i nie uzyskałem odpowiedzi. No i to się dobijałem, ale no tutaj nic z tego. Więc niestety czasem jest tak, że jakby pytanie ogólne, bo gdybym zapytał oczywiście o to, jak konkretne środki zostały przez budżet przekazane Orlenowi, jak zostały wykorzystane, no nie miałbym wątpliwości, że to jest informacja publiczna. Jak już pytam na przykład o kwestię, o kwestie ogólnych zysków, tam właśnie kwestie techniczne dotyczące zysków, no to już Orlen pewnie uznał to, że można takie zapytanie olać, że spokojnie w sądzie do wygrania. Więc jakby tylko podsumowując jeszcze krótko, że warto pytać, warto czuć się gospodarzem tych środków publicznych, tych urzędów, które mają nam służyć i warto uczyć też urzędników, że oni wykonują pracę dla nas, więc po to chociażby to warto czynić. Tak, bardzo cenne to, co Pan powiedział o tym, że warto się czuć gospodarzem tych środków, bo rzeczywiście to są wydatkowane tak naprawdę nasze pieniądze. To też jest kwestia odpowiedzialności. Myślę, że to jest też bardzo ważna cecha, wartość dla osób, które są w jakiś sposób zaangażowane społecznie. Żyjemy jednak w systemie demokratycznym, więc siłą rzeczy współtworzymy państwo, wiele tych systemów i w ramach tego systemu, który obecnie obowiązuje, mamy też prawo do wielu tak naprawdę rzeczy i warto z tego korzystać, tak jak w przypadku dostępu do informacji publicznej. Dokładnie. Bardzo dziękuję Panu za rozmowę. Mam nadzieję, że tutaj chociaż kilka osób, czy to się zaktywizuje i zacznie szukać jakiejś informacji, albo może się dowie, że w ogóle o wiele tych kwestii można pytać, bo one są publiczne, bo to też są właśnie publiczne środki. Dziękuję bardzo za rozmowę.
A ze mną na kanale lub bezpośrednio był Wojciech Jaskółka, a z tej strony mówiła do Was już tradycyjnie Agata Kępa. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.